pierwsze zadanie egzaminacyjne na Junaku zaprezentuję. Przypominam, że składa się z 6 jakby części. Pierwsza część to ubiór. Komputer w pierwszym zadaniu wylosował ci światło mijania, płyn hamulcowy. Jak będziesz gotowy do jazdy w ruchu drogowym, należy potwierdzić to. Czyli pierwsza część tego zadania to jest ubiór. Masz kask, masz ubiór, powiedzmy ochraniacze od nich założysz, kamizelkę, jesteś ubrany. Druga część to co? Ale na przywitanie z motocyklem mówiliśmy, że co? Sprawdzamy? Naciąg łańcucha. No to ciach, sprawdzamy naciąg łańcucha. Między zębatkami mniej więcej po środku, ale nie od tej strony kluczyk, tylko od, żeby sprawdzić łańcuch, nie od tej, od dołu go sprawdzamy. Od dołu. Naciąg prawidłowy. Dokładnie. Drugi taki punkt tego zadania. Kolejny punkt to powiedzmy sobie sprawdzimy światło, a potem płyn. Kolejność tutaj nie ma znaczenia. Czyli trzeci punkt to światło. Sprawdzamy światło mijania. Czyli gdzie włączyłeś? Zobaczymy sobie tutaj. Tu mamy światełka do końca. Do końca. Masz sprawdzić światło mijania. Konkretnie takie dostałeś zadanie na egzaminie. Które to jest światło mijania? Czyli która to żarówka? Trzeba zajrzeć w reflektor i co? Wskazać żarówkę. Która żarówka jest od świateł mijania? Ale teraz co włączyłeś? Drogowe, tak? To jest mijania, tak? Duża żarówka to światła mijania. Czy mamy gdzieś jeszcze światła mijania? Nie. Nie. Tylko z przodu. Duża żarówka. Wyłącz światła mijania, zostaw pozycyjne. Przy okazji przelecimy światła. Wyłącz światła mijania, zostaw pozycyjne. Mała żarówka, pokaż. Tutaj. Mała żarówka. To jest pozycyjne. I gdzie jeszcze mamy pozycyjne? I mamy z tyłu koloru czerwonego. To jest światło pozycyjne. A jeszcze pokażemy jedno światło. Jakie może być? Drogowe. Czyli co trzeba zrobić, żeby drogowe sprawdzić? Czyli mijania i teraz przełączyć. I widzimy, zmienia się. Wyłączyć po sprawdzeniu. Drogowe jeszcze czym się charakteryzuje? Że mamy kontrolkę niebieską. Zapal drogowe. O, i niebieska kontrolka nam się świeci. Wyłączyć drogowe. A co jeszcze przy drogowych sprawdzamy? Ostrzegawcze, czyli żółty przycisk. Dokładnie. I podłożyć rękę sobie, sprawdzić, czy się zmienia. Dokładnie, zmienia się. Wyłączyć teraz kluczyk. Jakie jeszcze światła możemy sprawdzić? Światła pozycyjne sprawdziliśmy, światła mijania sprawdziliśmy, drogowe, światła kierunkowskazów. Kluczyk włączyć, przekręcić w pozycję zapłon i sprawdzamy kierunkowskazy. Lewy kierunkowskaz, kontrolka, przód i tył. No ale sprawdzić, włączyć i sprawdzić, czy się świecą. Czyli pokaż, jest z tyłu i jest z przodu. I drugi kierunkowskaz. I sprawdzamy. Kontrolka i sprawdzamy. Jest z przodu i jest z tyłu, czyli prawidłowo. Jakie światła nam jeszcze zostały? Wyłączyć kierunkowskazy. Światła stop. Jak sprawdzisz światła stop? No to przejdź z tej strony. Przejdź z tej strony. Kierownicę sobie skręć do siebie, bo będzie wtedy łatwiej. I poprzez naciśnięcie, no jeszcze skręć kierownicę. Do oporu skręć. Do oporu. I teraz postaw motocykl. I zobacz, teraz masz. I naciśnij nożny. Tak? Czyli. Tak, świeci. Dobrze, wyłączyć teraz kluczyk. I teraz przypominam, że ty na egzaminie dostaniesz tylko jedno światło do sprawdzenia i jeden płyn. My tu pokazaliśmy wszystkie, żeby było łatwiej do nauki. Ten film wrzucę tak, że będzie jeszcze czas na to, żeby sobie oglądać ten film. Teraz płyn, czyli mamy płyn hamulcowy do sprawdzenia. No to, ale jak go sprawdzamy? Musimy spionizować motocykl bez kluczyka.
czyli do pionu i widzimy, tak. Zawiera się między minimum, maksimum, tak. Czyli poziom prawidłowy. Tak. Dokładnie. Jeszcze pokażemy inny płyn, jaki może wystąpić, czyli olej. Chodź z tej strony. Gdzie jest olej? Tutaj. I my nie będziemy go wykręcać. Mamy opowiedzieć, jak to sprawdzamy. Czyli trzeba go wykręcić. No tak, może być na stopce centralnej, nie ma problemu. Wytrzeć go tam, ten kijek. Wytrzeć wskaźnik. Włożyć go tam z powrotem i wyjąć. Ale włożyć nie zakręcając, nie dokręcając. I wtedy po wyjęciu powinien być prawidłowy poziom między... Między minimum, maksimum. Dokładnie. A uzupełniamy gdzie, jakby było za mało? No tu właśnie, tak? Pokaż. Korek w lewo oleju. Korek w lewo oleju. Czyli tu mamy i wskaźnik magnetowy, i uzupełnienie. Czyli korek w lewo oleju. I jeszcze jeden element z tej grupy, z grupy płynów, który płynem nie jest, to możemy wylosować sygnał dźwiękowy. Sprawdzamy. Najpierw przekręcamy kluczyk w pozycję zapłon. I gdzie mamy sygnał dźwiękowy? Tutaj. Jest. Czyli to też może być w grupie płynów. Dobrze. Czyli tak. Podsumowując, na razie to, co zrobiliśmy, to nie jest całość. Ubraliśmy się. Sprawdziliśmy łańcuch, naciąg. Sprawdziliśmy światło. Sprawdziliśmy płyn. Co teraz? Piąty element. Przestawić motocykl. Przestawić motocykl. Czyli zwalniamy motocykl najpierw z podpórki. Zwalniamy go z podpórki. Skręcamy maksymalnie, rozglądamy się, Kacper, rozglądamy się na boki, kierownica skręcona, no luzu nie ma, czyli ustawić sobie luz. Ładnie widać? Wyłączyć, skręcamy, tak, kierownicę, rozglądamy się i teraz przeprowadzamy motocykl. Piąty element tego pierwszego zadania. Jeszcze kawałeczek, żeby się schował cały. Dokładnie. I odstawiamy go na podpórkę. Podpórka nie może stać na linii. Puszczamy motocykl, żeby było widać, że stoi. Podpórka nie może stać na linii. Jak będzie trochę krzywo, nie ma wielkiego problemu, jeżeli chodzi o zadanie. Ale najważniejsze, że podpórka nie może stać na linii i mamy odejść od niego, żeby było widać, że stoi samodzielnie. Szósty punkt tego zadania to co? Przygotowanie się do jazdy. Przygotowanie do jazdy. Czyli wsiadamy na motocykl. Wsiadamy. Zdejmujemy go z podpórki, ustawiamy lusterka naprzemiennie, pięknie, ale naprzemiennie. Rękę tamtą kładziemy na manetce teraz i tą lewą sobie ustawiamy tamto, widząc łokieć. Mamy widzieć łokieć i szeroko drogę za pojazdem. I co po ustawieniu lusterek? Uruchamiamy motocykl i włączamy światła mijania, bo mamy być gotowi do jazdy w ruchu drogowym. Czyli mijania niedrogowe, no to są drogowe. Mijania, nie może być niebieskiej kontrolki. No, no jest kontrolka niebieska? Nie ma, no. Drogowe, zaświeci się niebieska kontrolka. Czyli wtedy dopiero jesteśmy gotowi do jazdy w ruchu drogowym. Potwierdzamy egzaminatorowi gotowość. I teraz będziemy wykonywać kolejne zadanie. Czyli jeżeli było wszystko ok, wykonujemy kolejne zadanie, czyli będziemy robić ósemkę.